tytuł kursu Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce. Moduł Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Temat Budowa naskórka. Dzień dobry, nazywam się Anna Nowak i od 10 lat jestem kosmetologiem. Każdego dnia zgłaszają się do mnie osoby z problemami skórnymi, które nie wiedzą, jak prawidłowo dbać o cerę. Podstawą mojej pracy jest wnikliwa znajomość budowy skóry i przemian w niej zachodzących. Bez tej wiedzy nie jest możliwa prawidłowa diagnoza, określenie potrzeb cery, ani dobór właściwej pielęgnacji. Dziś opowiem Wam, w jaki sposób zbudowany jest naskórek i jakie zjawiska w nim zachodzą, ponieważ to on stanowi pole działań kosmetyczki. Skóra to największy organ organizmu człowieka. Składa się z trzech głównych warstw – naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej, ułożonych na sobie warstwowo. Spełnia ona szereg różnych funkcji, z których najważniejsza jest ochrona przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi i mechanicznymi, a także odbiór bodźców ze środowiska zewnętrznego. Tu również zachodzą przemiany metaboliczne i synteza niektórych substancji, np. witamina D. Jednym z elementów skóry jest naskórek, który składa się z 5 warstw. Najgłębiej położona jest warstwa podstawna. Zbudowana jest ona z jednego rzędu walcowatych komórek, zwanych keratynocytami. Komórki te ulegają podziałowi mitotycznemu, tworząc komórki potomne. Tu znajdują się także odpornościowe komórki Langerhansa, czuciowe komórki Merkla i barwnikowe melanocyty. Kolejna warstwa to warstwa kolczysta. Złożona jest ona z kilku rzędów komórek wielobocznych, pomiędzy którymi znajduje się substancja złożona z białek i proteoglikanów. Wraz z warstwą podstawną warstwa kolczysta stanowi żywą część naskórka. W warstwie ziarnistej korneocyty ulegają spłaszczeniu i tracą jądro komórkowe. Pojawiają się tu ziarnistości keratohialiny, białka, które jest prekursorem keratyny. Warstwa jasna jest wyraźnie widoczna tylko w miejscach silnego rogowacenia skóry. Wielu autorów uznaje ją za część warstwy rogowej. Warstwa rogowa składa się z martwych komórek, korneocytów, ułożonych dachówkowo, pomiędzy którymi znajduje się cement międzykomórkowy. Jej struktura przypomina mur, w którym komórki to cegły, a za prawą jest substancja międzykomórkowa złożona z ceramidów, steroli, kwasów tłuszczowych i innych. Komórki tej warstwy ulegają stopniowemu złuszczaniu. Taka budowa stanowi doskonałą barierę przed przenikaniem w głąb szkodliwych substancji, zapobiega utracie wilgoci i chroni przed drobnoustrojami. W kosmetyce i dermatologii mówi się o barierze naskórkowej. Proces keratynizacji polega na przejściu komórki od warstwy podstawnej do rogowej. Trwa on około 14 dni. Drugie tyle to czas do jej złuszczenia. Cykl ten nazywa się turnover time. Na keratynizację składa się pionowa migracja komórki, czyli przejście przez kolejne warstwy oraz procesy, którym w tym czasie ulega. Znajomość procesu keratynizacji i innych zjawisk zachodzących na skórku jest niezwykle istotna przy planowaniu zabiegów eksfoliacji kwasami czy złuszczania mechanicznego. Powinny one być przeprowadzane z uwzględnieniem naturalnego cyklu pracy skóry tak, by wspomagać, a nie zaburzać jej rytm. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.